Nie zawsze jest tak, że ten, który dużo krzyczy na, że tak powiem, mównicy, to jest bardzo aktywny. Nie? Widziałem ostatnio jakiś tam sondaż oceniania polityków, nie? I tam było, że mnie na przykład oceniano średnio, chociaż uważam, że 30 interpelacji w skali połowy kadencji, parę, że tak powiem, też zapytań poselskich i 30 wypowiedzi. I to były wypowiedzi typowo gospodarcze. No ja nie wychodzę na mównicę i nie krzyczę. Nie jestem z tym posłem, który wychodzi i mówi, że tam kaczy z Białkiem mówimy. No za tak. Każdym razem, 5 razy w czasie jednego posiedzenia wychodzi 5 czy 10 razy, no i później rzeczywiście ma tej wypowiedzi 100. Ale liczy się też jakość wypowiedzi. Ja pracowałem nad bardzo poważnymi ustawami dotyczącymi choćby rozwiązania kontraktów długoterminowych i pragnę powiedzieć, że dzisiaj mamy możliwość kupowania energii, gdzie chcemy. Tak? To jest niewiele nawet osób o tym wie. To była ustawa, nad którą pracowano 10 lat. I jak się zdecydowałem ją wziąć pod swoje, że tak powiem, skrzydła, to wielu fachowców mówiło mi, że jestem samobójcą, że tego się nigdy nie udało i nie uda uchwalić. Ale to jest ciężka ustawa, merytoryczna i nie jest też medialna. Nie? I tak samo miałem parę takich ustaw bardzo ciężkich, merytorycznych w Komisji Gospodarki. I tak samo jest z radnymi. No. Niektórzy wychodzą i dużo opowiadają, dużo krzyczą, tam są populistami, a są tacy, którzy ciężko pracują. No tutaj nasi radni na przykład wspierają tą sprawę razem ze mną, sprawę zagospodarowania Pekinu. Tak? Bardzo głośny temat i druga sprawa, też wspieramy spółdzielców, spółdzielni mieszkaniowej. Nie? Też no plus Batory. Plus Batory, no to już w ogóle to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa i głośna i kontrowersyjna, nie? Grożąca, też mi wiele osób mówiło, że nie wchodź w temat, bo przegrasz, nie? I czasami trzeba taki temat podjąć, no, trzeba walczyć. No. Jeżeli racja jest po stronie miasta czy coś, no to trudno, no to przegram, no, ale należy mieszkańcom pomagać, nie? Jaki jest stosunek PiS-u do rządzącego ugrupowania w naszym mieście? Pamiętamy wybory samorządowe, kiedy PiS na początku popierał. Tak, ja pana, osobiście. Tak, no więc właśnie, kiedy PiS popierał pana prezydenta Wojciecha Szczurka, potem nagle była zmiana waszej opcji, chyba nie do końca zrozumiała przez wszystkich w naszym mieście, a pytamy się dlatego, że swoiste, nawet nieformalne poparcie pana prezydenta dla kandydata na posła w wyborach parlamentarnych też ma swoje bardzo konkretne znaczenie. Przypomnę tylko, że 2 lata temu pani Joanna Zielińska, która startowała z bardzo złego miejsca na Platformie, prawie weszła do Sejmu, właściwie bazując głównie na poparciu i pana prezydenta, i środowiska pana prezydenta, oczywiście Gdynia, ale niewątpliwie w naszym mieście to ma konkretne przełożenie na głosy wyborcze. W takim razie pan poseł Kozak i PiS w Gdyni, a Rada Miasta i pan prezydent. No tak, no ja nie chciałbym, żeby to było w ten sposób, że jak to się mówi, człowiek prezydenta w Sejmie, nie? Tak jak było z panią Zielińską, no to są problemy Platformy Obywatelskiej, tam były jakieś wewnętrzne konflikty. Pani Zielińska się znalazła na bardzo niskiej pozycji, ale nie będę tu, że tak powiem, wchodził w pole Platformy Obywatelskiej. Ja może wytłumaczę, jeśli chodzi w ogóle o poparcie o w ogóle kampanię samorządową. Ponieważ pan prezydent był doradcą Lecha Kaczyńskiego, i startował. Ale jest nadal. I jest nadal. I startował w wyborach na prezydenta. To no, Prawo i Sprawiedliwość, naturalne było, że Prawo i Sprawiedliwość poprze pana Wojciecha Szczurka na prezydenta. No ale pod jednym warunkiem, że pan Wojciech Szczurek wystartuje jako kandydat niezależny. Taka była ta nasza intencja, że pan prezydent startuje. Wówczas każdy sobie zdawał sprawę z tego, że jest to kandydat nie do pokonania. Ja też sobie zdawałem z tego sprawę startując
i cel mojego kandydowania był zupełnie inny. Ja uważam, że pan prezydent, i tu go skrytykuję, zachował się nieetycznie, ponieważ dostał poparcie zarówno Platformy Obywatelskiej, dostał poparcie PiS-u. Do pewnego momentu. Tak, czyli wszystkie główne partie poparły go, jakby uznały, że on tu jest prezydentem wszystkich, tak? A pan prezydent niestety nagle, co było dla nas zaskoczeniem, wystartował jako kandydat na radnego. I to zachowanie dla mnie było zaskoczeniem. To zachowanie dla mnie dzisiaj i wtedy oceniam bardzo negatywnie i uważam, że za nieetyczne, żeby ktoś, kto startuje, jest pewnym prezydentem, żeby startował na radnego potem, żeby za chwilę, żeby po prostu zrezygnować, bo celem jego było to, żeby nabić, mówiąc kolokwialnie, głosów na Chyloni liście samorządności, żeby, że tak powiem, było więcej radnych. Ja też, ja powiem panu, też mnie zaproponowano i byli wszyscy zdziwieni, dlaczego ja jako kandydat na prezydenta nie startuję na radnego. I powiem panu, że ta etyka i to zachowanie uratowało mnie, bo ja nie do końca znałem ordynację. Ja powiedziałem, że nie można. Jak może kandydat, jak może w ogóle parlamentarzysta, nie? A w poprzednich wyborach, które były takie sytuacje, jak może parlamentarzysta wystartować na radnego? To jest oszukiwanie wyborców. I ja to w tych kategoriach oceniłem. A ponieważ nastał szum, że Prawo i Sprawiedliwość popiera prezydenta, no to wtedy nikt by nie głosował na naszą listę, no bo to dopiero był szum. I to rzeczywiście za 5-12 zdecydowaliśmy się na to i to koledzy, którzy teraz są nad nimi, poprosili mnie, żebym wystartował, bo nikt nie chciał. Prawda jest taka, że to był start samobójczy, bez żadnych szans. Ja zresztą kampanię zrobiłem tylko taką, żeby wzmocnić kolegów. Byłem na billboardzie. Czyli to właściwie był taki krok honorowy. To był krok honorowy, to było tak, to było pokazanie, że my się nie zgadzamy na takie posunięcia i to było też wzmocnienie listy Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednoznacznie było, że jest drugie ugrupowanie, żeby mieszkańcy jednak mogli zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo tak była sytuacja taka, że mogli myśleć, że członkowie PiS-u są na listach samorządności. I tak to wyszło. No, szanse moje były małe. Ja też zagrałem w pewien sposób taktyczny, nie, ale wiedziałem, że te szanse są nikłe. Ale gdybym został prezydentem, to z pełną świadomością bym zrezygnował z mandatu posła i muszę powiedzieć, że było to duży zaszczyt dla mnie. Nie? Chociaż zdawałem sobie już jako polityk, że rzeczywiście kampanii się w ciągu miesiąca nie stworzy i nie pokona się takiej tutaj ikony gdyńskiej, jaką jest pan prezydent Wojciech Szczurek.